Ostatnio pojawiły się informacje, że ty prawdopodobnie będziesz nam tańczyć z gwiazdami. Tak, to ja właśnie się też dowiedziałam, że będę tańczyć. Nie no, oczywiście jest masa plotek na ten temat. Zobaczymy, bo faktycznie dostałam taką propozycję, ale zobaczymy, czy znajdę na to czas. Po prostu, zwyczajnie w świecie, bo mamy masę koncertów, jeszcze do tego praca w studiu, więc zobaczymy, czy pohasam na tym parkiecie jeszcze. Ale chciałabyś. Czy bym chciała? To się okaże. Zobaczymy, czy w ogóle się sprawdzam w tym temacie. Zapewniają mnie, że tak, ponieważ jakieś tam poczucie rytmu mam, więc możliwe, żebym sobie poradziła. A jak tam Donatan się do tego nastawia, do tego twojego udziału? Wydaje mi się, że już troszeczkę odpuścił. Już tak strasznie nie trzymam tej pięści. Mocno mnie w garści. Teraz pracuję nad własnym projektem, więc dał mi troszeczkę odetchnąć, więc mogę popróbować różnych rzeczy, więc zobaczymy, może się znajdzie czas na ten taniec. A czy oglądałaś jakieś odcinki Tańca z Gwiazdami wcześniej? W ogóle? Kojarzysz tam tancerzy? Zdarzało mi się, ale nie tak intensywnie, bo też od 2 lat nie mam telewizji w domu. Czasami mi się zdarzało u rodziców oglądać. Nie no, oczywiście to jest rewelacyjny show, mega profesjonalnie zrobione. Ale czy tak konkretnie, to chyba nie kojarzę wszystkich. Nie wiesz, z kim chciałabyś zatańczyć? Nie wiem, ale bardzo wesoły i przyjemny jest pan Kliment. O, no to widzisz, mamy już tutaj koncert życzeń, może się uda z Jankiem. Poznałam narzeczoną bodajże, Zosia, tak, w ogóle pozdrawiam serdecznie, bardzo przemili ludzie w ogóle, więc może w tą stronę bym poszła ewentualnie.